Studenci oznaczają markerami dziewczyny, które później narkotyzują. Studenci jednego z uniwersytetów w Stanach byli bardzo zdesperowani i postanowili, że muszą w końcu zaliczyć. Zaopatrzyli się w pigułki gwałtu i zorganizowali imprezę. Dziewczyny, które przyszły na imprezę, były oznaczane markerami. Niebieski oznaczał, że dziewczyna jest po prostu okej. Czerwony trzeba zaliczyć za wszelką cenę. Imprezowiczki myślały, że to tylko sposób oznaczenia, kto zapłacił za alkohol, a kto nie, ale barman w ten sposób dostawał informacje, do których drinków dodać pigułki. Jedna z dziewczyn podzieliła się drinkiem z kolegą, po czym poszli do akademików. Po drodze zaczęli się źle czuć i zostali zabrani na pogotowie. Jeden ze studentów został już aresztowany, ale śledztwo trwa i może dojść do kolejnych zatrzymań.